Mateusz Wilk, strzał i bramka, proszę Państwa, ładna bramka Mateusza Wilka. No tutaj chyba nie do końca był przygotowany na wykonanie tego rzutu wolnego Dawid Możdżeń i Lubań Maniowy prowadzi 1-0. I teraz piłkarze ze Słopnic, jest okazja dla Fabiana Nowaka. Fabian Nowak po błędzie obrony. Falowany Fabian Nowak, będzie pewnie żółta kartka dla Mateusza Wilka, strzelca pierwszej bramki w tym spotkaniu. No, zastanawiam się, który z zawodników ze Słopnic strzelał będzie na bramkę Artura Świerada, czy też może jakieś kombinacyjne rozegranie tego stałego fragmentu gry. Zobaczymy za chwileczkę. Widzę, że też Ernest Czynek podbiega. Kolejna już jego tutaj interwencja i pomoc medyczna. Nie wiadomo skąd, czerwona kartka chyba, tak. Czerwona kartka dla Mateusza Wilka dopiero teraz chyba sędzia tutaj podbiega, troszkę dużo zamieszania. Nie wiem skąd to się tutaj wszystko wzięło. Zdaje się, będzie konsultacja, czy faktycznie tak też jest. Sędziarz musiał sobie tutaj znaleźć dla siebie azyl. Protestuje tam Artur Świerat. Czerwona kartka, czy tak jest, czy nie. I tak też się stało. Dla Mateusza Wilka, strzelca jak na razie jedynej bramki dla Lubania Maniowy. Lubań Maniowy przez 18 minut tego pojedynku będzie grał w dziesiątkę, ale wydaje mi się, że jeszcze próbuje tłumaczyć coś sędziemu Łukaszowi Kogutowi. Mateusz Wilk jednak podąża w stronę szatni, no bo faktycznie tutaj otrzymał drugą kartkę w konsekwencji. Czerwoną Patryk Duda. Zamachnął się strzał Patryka Duda i gol, proszę Państwa. Teraz ucisza Patryk Duda wszystkich kibiców w Słopnicach. No, to był bardzo dobry strzał.